Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzisiaj trzeci wtorek miesiąca, więc zapraszamy do szkolnej ławki. I znów ta ławka jest niezwykła. Wystarczy spojrzeć na kwiat młodzieży szkoły katolickiej. Tym razem jest to szkoła salezjańska. Zacznę od prawej strony. Ksiądz Artur Kucharski. Księże Arturze, co ksiądz robi w tej szkole? Szczęść Boże. No tak się akurat składa, że jestem dyrektorem tej szkoły od niedawna, bo to jest drugi rok. Natomiast szkoła ma już swoją tradycję. Istnieje ponad 20 lat i bardzo się cieszę, że mogę to dzieło kontynuować. Ale to szkoła, czyli, bo tam jest gimnazjum i liceum. Gimnazjum i liceum salezjańskie. A za chwilę powiemy, czy coś się nie ubogaci. Siostro, jak tak popatrzę na siostrę, to siostra Maria Bichun FMA. Co to jest? Filia di Maria Auxiliatrice, czyli córka Maryi Wspomożycielki. Czyli salezjanka. Czyli salezjanka. A, i co siostra robi w tej szkole, siostro Mario? Drugi rok uczę jako siostra, uczę katechezy. Mhm. I siostra się tam między młodzieżą, bo zauważyłem, że co w tej szkole jestem, to wszędzie pełno siostry na korytarzach. Bo korytarz to takie bardzo dobre miejsce. To takie forum, w którym się spotykamy, a więc warto być na korytarzu. Ta oto panna. To jest Pola Jelińska, szczęść Boże Polu. W której klasie? Pierwsze liceum. W pierwszej liceum. To później wrócimy jeszcze do tego. Jesteś zadowolona z tego imienia Pola? Generalnie tak. A czyli są tam szczegóły, w nie nie będziemy wchodzić. Później Adriana Nowocińska. Witam. Jak, szczęść Boże, jak Adriano mówią na ciebie w domu? Ada. Mogę też mówić Ada? Oczywiście. Ada, do której klasy chodzisz? Trzecia gimnazjum. Trzecia gimnazjum. No to niedługo już bardzo poważne przed tobą wybory. Spróbujemy cię dzisiaj przekonać, żebyś została w ogólniaku. Później do tego wrócimy. I Kamil Bogusz. Szczęść Boże, Kamilu. Szczęść Boże, dobry wieczór. Która klasa? Również pierwsza liceum. Mhm. No to jeszcze możesz sobie rok powypoczywać i wtedy... Nie, bo to już będzie czteroletnie liceum, nie? To znaczy, ja chyba jeszcze do tego trzyletniego liceum, ale to prawda, jeszcze mogę trochę wypoczywać, ale bierzemy się do pracy. To u was można wypoczywać w szkole? Czy wy wypoczywacie pracując, czy pracujecie wypoczywając? Wypoczywamy pracując. Aha, to bardzo dobrze. Kochani, i to jest salezjańskie gimnazjum i salezjańskie liceum w Pile. Kiedyś mieliśmy lekcje z przedszkola w Pile i ze szkoły podstawowej, więc wy jesteście niezwykli, bo jak rodzic przyprowadzi maleńkiego dzidziusia do przedszkola, z przedszkola do podstawówki, z podstawówki do gimnazjum, z gimnazjum do liceum, to wtedy oddaje się uformowanego, uczciwego obywatela, bo dobrego chrześcijanina w wieku ilu? 19 lat. No to tylko pochwalić. Kochani, więc już teraz zobaczmy, jak wygląda ta ich śliczna szkoła i czy jest tak śliczna, jak dzisiejsi goście, którzy zasiedli w ławce. Oto salezjańskie gimnazjum i liceum w Pile. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego istnieje od 1 września 1996 roku. Trzy lata później powstaje Gimnazjum Salezjańskie. Placówka oświatowa na ulicy Dębowskiego w Pile jest szkołą katolicką, koedukacyjną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Przez pierwsze lata młodzież odbywała zajęcia w domu katechetycznym przy Kościele Świętej Rodziny. Od 1 września 2000 roku szkoła znajduje swoją siedzibę w nowym gmachu, który powstał na osiedlu Staszyce. Salezjańskie szkoły pełnią funkcję edukacyjno-wychowawczą, opiekuńczą i kulturotwórczą, stwarzając w oparciu o zasady moralności chrześcijańskiej i zasady życia społecznego warunki do rozwoju intelektualnego, moralno-etycznego, estetycznego i fizycznego wychowanków. Gimnazjum i liceum oraz po aktualnej reformie oświaty proponowana szkoła podstawowa to placówki, których organem prowadzącym jest Zgromadzenie Salezjanów Księdza Bosko, wychowujące młodzież zgodnie z powszechnie uznanym systemem wartości opartym na zasadach moralności chrześcijańskich, tradycji narodowych, wartościach humanistycznych i ogólnoludzkich normach moralnych. Szkoła dysponuje przestronnym i nowoczesnym nowym budynkiem,
dobrze wyposażonymi gabinetami, salą gimnastyczną, biblioteką, aulą szkolną, pracowniami komputerowymi ze stałymi łączami internetowymi. Szkoła zapewnia dziewczętom i chłopcom obiektywne poczucie własnej wartości oraz umożliwia im samorealizację poprzez na przykład dostanie się do wybranej przez siebie szkoły. Celem kształcenia jest wyposażenie uczniów przewidzianą programem Ministerstwa Edukacji Narodowej w stopniu możliwie najpełniejszym wiedzę humanistyczną, społeczną, matematyczną, techniczną i kulturową. Dla umożliwienia realizacji tych zadań szkoła rozwija w sposób szczególny, oprócz przewidzianych programem kierunków nauczania, dodatkowe działy kształcenia w zakresie informatyki, nauki języków i rozwijania uzdolnień artystycznych. Założeniem szkoły jest też kształtowanie właściwej i patriotycznej postawy uczniów, poszanowania postępowych i trwałych wartości moralnych, kultury powszechnej i narodowej, przekonań religijnych, norm społecznego współżycia. Oprócz zdobycia odpowiedniego poziomu wiedzy i przygotowania do podjęcia nauki w szkołach wyższych bądź policealnych, Zgromadzenie Salezjańskie szczególne znaczenie przywiązuje do właściwego wychowania młodzieży. Specyfikę szkoły stanowi praktyczne stosowanie systemu wychowawczego stworzonego przez założyciela Salezjanów, wielkiego wychowawcę młodzieży świętego Jana Bosko. System ten oparty jest na pełnym, wzajemnym zaufaniu w relacjach między wychowawcą i wychowankiem oraz na stałej gotowości służenia młodemu człowiekowi życzliwą radą i pomocą, która stwarza między nimi szczególną więź, wzajemną więź, na wzór więzi rodzinnej. To jest system wychowawczy księdza Bosko. Szkoła w szczególny sposób dba o integralny rozwój wychowanków. Otacza troską i proponuje wiele aktywności, między innymi teatr szkolny, chór, sport, oratorium, wolontariat oraz grupy pasjonatów wszelkiej aktywności i różnych dziedzin. Salezjańskie szkoły w Pile to dobre szkoły. Gwarancją jest sam ksiądz Bosko. Ładna ta wasza szkoła. Naprawdę. I to, te przestronne korytarze, to jest tak w rzeczywistości, czy tylko to tak w telewizji ładnie było? Dziewczyny? No, oczywiście, że w rzeczywistości. Znaczy w rzeczywistości jest, mi się wydaje, że jeszcze ładniejsze. Jak się na to patrzy od wewnątrz, to naprawdę... Kamil, prawdę mówi Pola? Oczywiście, właśnie jak gościmy nawet kandydatów do naszej szkoły, to pierwszym wrażeniem, kiedy mówią, wow, ale u was jest naprawdę ładnie. Myślę, że to jest coś, co nas wyróżnia. To teraz ktoś z telewidzów powie, wow, nie spodziewaliśmy się takiej lekcji, bo przedstawimy tę szkołę inaczej. Przedstawimy szkołę salezjańską, gimnazjum i liceum, bo szkoła salezjańska to jest radość, to jest uśmiech. I między innymi siostra Maria też tak sprowokowała, mówi, żeby pokazać teatr. Dlaczego akurat na przykład teatr w salezjańskiej szkole? Środowisko salezjańskie nie istnieje bez teatru, bez muzyki, bez podwórka, bez zabawy. Teatr jest doskonałą formą łączącą wiarę i kulturę. Jest świetnym środowiskiem wzrostu, rówieśniczym. Inspiruje. To jest miejsce, gdzie wyrównują się różnice. Super. W takim razie, kochani, żeby tę sztukę zrozumieć, sztukę logos w wykonaniu uczniów liceum, spróbujemy ją prześledzić. Uderzymy dzisiaj w kulturę. Posłuchajmy, niech nas wprowadzi pani Joanna Muzioł. Spytaliśmy jej, jakie jest przesłanie tej sztuki, żebyśmy ją później łatwiej mogli odebrać. Sztuka nosi tytuł Logos, więc słowo. I właśnie słowo jest przedmiotem
naszych wariacji na temat słowa, ponieważ słowo ma wielką siłę rażenia i w życiu jest tak, że ludzie mówią bardzo dużo, ale w tym wielosłowiu często nie ma nic, jest bełkot, jest dużo niepotrzebnego krzyku. I my staramy się to pokazać właśnie w sztuce. Na scenie pojawia się profesor wraz ze swoimi dziećmi, uczniami, jak kto woli. I profesor bawi się razem z dziećmi. Myślę, że ma z nimi bardzo fajną relację, taką bardzo poprawną, która powinna być między nauczycielem a uczniami. Profesor ma taki portret, właściwie stworzony został w spektaklu, bym powiedziała, taki portret podwójny profesora, ponieważ na początku widzimy człowieka trochę szalonego, pogubionego. Kiedy pracowaliśmy nad postacią profesora, to szukaliśmy inspiracji w panu Kleksie, czyli właśnie w takim profesorze nieco szalonym. Jednak to szaleństwo w pewnym momencie opada. Będzie to pokazane w sposób symboliczny. Ja może nie będę zdradzała wszystkiego. Proszę bacznie obserwować to, co się dzieje na scenie. I w każdym razie tylko podpowiem, że profesor z tego szalonego przyjaciela młodzieży staje się kimś zupełnie odwrotnym, wrogim wręcz. Oprócz tego, że mówimy za dużo albo mówimy od rzeczy, to czasami milczymy. I jedna z bohaterek w sztuce ma właśnie taką kwestię już przy końcu, że umiera, dlatego że została przemilczana. Więc staramy się przede wszystkim dać okazję do refleksji nad słowem, nad którym się na co dzień nie zastanawiamy. Pokazujemy, że to słowo ma wielką moc rażenia, że potrafimy za pomocą słów ludzi ranić, potrafimy za pomocą słów ludźmi sterować, manipulować, a najgorsze jest to, że jeżeli mamy inne zdanie, to odpadamy, wypadamy z jakiegoś obiegu. I ja myślę, że ta sztuka, ona jest podzielona na takie jakby dwie sekwencje. Na początku jest dość wesoło, jest zabawnie i taki sam mamy odbiór postaci, zwłaszcza tej głównej postaci, którą jest profesor, a potem w trakcie zmieniają się światła, zmienia się natężenie emocji i zmienia się to, co o tym słowie mówimy. To, co chcemy właściwie pokazać w tej sztuce, to przede wszystkim fakt, że słowo ma wielką moc, wielką siłę i warto się czasami zastanowić, zanim cokolwiek powiemy. Więc zobaczmy, co z tego wyszło. Jako że słowo ma swoją wartość, z tego, co nas pani Asia wprowadziła, że nawet dziewczyna umarła, bo została pominięta, ja już więc nic, kochani, nie powiem, abyśmy zaoszczędzili czas po to, aby później podyskutować o tej cudownej szkole, zapraszam na sztukę w ramach lekcji dużej kultury, bo szkoła jest środowiskiem kulturotwórczym, szczególnie ta pilska, spektakl Logos w wykonaniu uczniów gimnazjum i liceum salezjańskiego w Pile w reżyserii pani Joanny Muzioł. Tak? Tak. Dobrze powiedziałem, więc zapraszamy na trochę kultury. A może byśmy tak się pouczyli? Przestań. Nie. Ej, ale czemu nie? No ale proszę pana, ja się cały tydzień uczyłam i teraz jestem gotowa odpowiadać. Nie, jestem gotowa odpowiadać. Nie. Masz tam jakiś problem? Tak. Mówią się. Nie mam problem. O matko. O, ale na pewno jest pan na nie? Nie, ona się kocha. Proszę pana. Wygrałem. Zabrał mi mój nos. Naprawdę, ja się pan ma mnie gdzieś. Tak. Ale faktycznie to obchodzi. Bomba do miksyna. To po prostu ślepi gminie. Jak się liczy deltę? Tu jesteś. Widzisz mnie? Dominiko, to nie ma. Raz, dwa, trzy. Patrz tą piątkę. Gdzie jest mój nos? Ja to chciałam latka. Szuflo. Gdzie jest mój nos? Nie, piątka. No szuflo. Znowu! Profesorze! Jacuś! Nie mam żadnego głosu. Profesor ma ochotę mnie pouczyć, więc nie ma twojego nosa.
O. Jest ci zimno? Nie masz swetra? Moje, czemu nie ma pół metra? Znalazłam. No na oko. Nie ma. No. Na oko. Hej, czemu wszyscy na oko? Bo mamy taką ochotę. No na ochotę. Zepsuci. Ale to jest królowa nauk. Jak tego nie rozumiesz, to idź tam. Czyli to jest ten, polski to matematyka? Nie, cudem u was słychać, bo mi się strasznie... Jeszcze więcej. No to wiesz, co zrobić? Rozbisz jej pniastę. No nie boi się mnie, no. Haha, ale ty jesteś śmieszny. Jestem śmieszny. Pa! A możesz powiedzieć ten wiersz? Nie. Ale czemu nie? No proszę pana. Jaki szczególny? Zrobię tak? Nie umiesz. I co teraz? Ojej. No, ale jak to nie do nauki? Każdego dnia się czegoś uczymy i to jest cudowne. Nie rozumie pan? Zagrajmy w coś. Dobra. Pomogę panu zostawić. On mi powiedział, ja wam przeszkadzam. Tak, głupi. Ale on powiedział, że ja mu przeszkadzam. No, słyszałaś to? Piątka. Więc każdy raz. Proszę! Chodź, chodź. Jest taki on ciężki. Chodź tutaj, tu. Nie, to tam się. No nie, no trzeba go poprawić. No trzeba go poprawić. Odejdź. No, 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 nie pozwala mi mu poprawić. No. Nie chciałem pomóc. Cicho. No. Zostaw mnie. Pomóc chciałem. No ty sobie tutaj. Tak. Co było na początku? Na początku? Na początku? Chwila. Ale kwiaty, drzewa, powietrze, no co? Góry, ale niebo, co to jest? Ziemia? Nie, nie, nie. Co to jest ten początek? Nie wiem. Jednorożec! Co? Jednorożec? Nie, nie, nie. Ale to, to. Kto to? Ja wiem. Nie, nie, ty nie wiesz, nie wiesz. Seks? Nie, nie. Głupia! Wiedza! A ja? On wie. On wie. On wie. Nie. No mów, Jaśmy. To ja... No, no nie wiem. Może? Zabawki? Może zabawki? Nie, nie. Muzyka! O! Pupa! Pupa! Chyba nie taka duża. Śmieszek. Nicość, ludzie! Co? Nie, nie, swoje. Tak nie było. Nicość, ciemność. Straszna taka w ogóle. Nie. Jeszcze diabeł. No, no, no. Nicość nie ma nicości. Tak, nie. No, no, no. O, na początku... Było słowo. Wiedziałam. Tak, słowo. No. Słowo dajesz. Słowo. Siadaj, Janie. A słowo było u Boga. To było tam. I Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. No to już wiemy. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Berek, Berek, Berek. Berek! Nie! Poniedziałek! Berek! Ja! Berek! Wtorek! Ja! Berek! Środa ja! Czwartek ja! Zawsze ja! Poniedziałek! Berek! Ty też Berek! Berek! Pane magistra! Berek! 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 Jak mogłeś? Mnie nie ma! Berek! 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 Berek. Nie ma oddawania! Jest oddawanie! Nie ma! Berek! Ty jest Berek! 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 Berek!
Perek. Perek. Nie mam do pamięci. Perek, a? Tylko perek. Jeden numer mamy pamięci. Perek, perek, perek. Perek, perek. Perek. Ale cię marudę. A ja umiem. Co mamy w poniedziałek? Nie, nie bawię. Co mamy w poniedziałek? Nie bawię się. Nie, ja w sobotę mu łeb. A wiesz co ma skrzydła? Ale ja nie myślę o niedzieli, tylko o poniedziałku. No to jeszcze gorzej, się nie doczekasz. Twoje nie doczekają. No, właśnie twoje. A coś ci powiem. Przypominam, że mamy kartkówkę. Co to jest? Zawsze chciałem jeść. Szybciej, no. Chodź tu. Kitek, chodź tu. Tak. Co? To. Sensu. Dobrano. Co? No taki wiesz. Kot. Miau. Koty piją mleczko. Próbnął maturę napisaną. Ciebie włącznie. A ty? Kulaczek. Kultur. Kitek. Co? Są kitika tak. Błagam. Teraz muszę poprawić łóżko. No daj, no. I tak się tym nie interesujesz. Nie mogę tak? No siadaj. Kultura. Pani Mario. Dzień dobry. Witam pani Zoję. Pani Zoję. Proszę mi szybko powiedzieć. Witam się naprawdę. Witam pani Zoję. Jaka by była wizja? Pani Dominika, co za niespodziewana. Niespodzianka. Jak pan zapiera dech? Proszę bardzo, pan pierwszy. Nie mam suszy. Widzę, dostrzegam ją. Złoto. Pełna pana. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pani do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bezpiecznej drogi. Miejsce zawsze się znajdzie. Proszę jeszcze. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Pani Mario, przepraszam. Dziękuję, jakże miło z pani strony. Szaleństwo! Zazdrość! Hmm.
Zachwyt. Smutek. Poczekaj, jeszcze nie. No tak jest smutno. Radość! Radość! Ty nie umiesz, no. Zachwycony. To ja będę na nie wdychał. Uśmiechnij się. Namiętność. Natchnienie. Miłość. Piękne. Przepiękne. Nienawiść. Po co jest nienawiść? Nienawiść. Nie. 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 Bom. 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 Skoczcie! Hop, 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 h
Graj ty, cyganie! Herbata stygnie, zapada zmroka pod piórem, ciągle nic. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. No mówię, faktycznie dobre. Gdyby chociaż mucha zjawiła się, nie. mogłabym ją zabić. Super. No, dobra. A później to opisać w moich słowach, słowa czaj się. Nie znaczą nic, jeśli szukasz sensu prawdy w nich, zawiedziesz się. Jeśli szukasz sensu prawdy w nich, zawiedziesz się. A może zmienić zasady gry? Chcesz usłyszeć słowa? To sam je sobie wymyśl. Zabij diabła, chmurę śmierci weź. Pomoże ci. Wne twe myśli w słowa zmienią się. Wyśpiewasz je sam. Wne twe myśli w słowa zmienią się. Wyśpiewasz je sam. Wybudujemy wieżę, 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 wieżę. Choć różne słowa, różny kolor skór, byle się tylko znaleźć w pozaziemskiej sferze. Gdzie szczyty gór, gdzie pośród chmur, można się z Bogiem samym oko w oko zmierzyć. Schody do raju, Kain chciał tam być i Abel. Ludzie bez krajów, bezimienni konstruktorzy wieży Babel. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. I mówili jeden do drugiego, chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. A kiedy mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli, chodźcie, wybudujemy wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozeszli po całej ziemi. Et Dieu est descendu du ciel pour voir cette ville et cette tour qu'ils ont construite. Et il a dit, ils sont un peuple et ils ont une langue. Et c'est la cause pour qu'ils ont construit. Descendons donc et mélangeons leur langue pour qu'ils ne se comprennent pas. Non capio. Non capio. No. No tiendo. Io non capisco. Non capio. Puoca rimasen. Io non понимаю. Non capio. Ne mertem. Io non capisco. I don't understand. Non capio. Non expectio. Nic nie rozumiem. Non capisco. Non capio. Ne mertem. Io non lo so. Nic nie rozumiem. Non capio. Io non capisco.
Cisza! Pod ściany! Jesteście jedynie marnymi śmieciami. Do szeregu! Nie. Nie bij mnie już. Proszę. Nie bij mnie. Proszę, już. Powiedz mi, gdzie ona jest. Nie bij mnie już. Proszę. Proszę, to nie moja wina. Proszę, powiedz mi, proszę, gdzie ona nie jest. Bij mnie już. Dlaczego nie jestem sam? Proszę. Proszę, nie bij mnie już. Dlaczego powiedz jestem mi, sam? Gdzie ona jest. Błagam. Mówię wszystko. Tak, dlaczego jestem sam? Nie bij mnie już. Ja. Proszę. Dlaczego jestem sam? Ja nie chciałam. Proszę, nie powiedz mi, był gdzie wypadek. Ona jest. Ja nie chciałam. Mówię wszystko. Nie moja wina. Nie bij mnie już. Dlaczego był wypadek. Ja nie chciałam. Czy ten hałas. Dlaczego jestem sam? Proszę, błagam, nie bij mnie. Mówię wszystko. Jestem sam. Proszę. Nie chciałam. Nie zostawiaj mnie. Nie słyszysz? Nie mam wypadek. Błagam, nie bij mnie. Dlaczego jestem sam? Nie zostawiaj mnie. Błagam, nie wypadek. Dlaczego jestem sam? Ja nie chciałam. Proszę. Nie zostawiaj mnie. Błagam, nie bij mnie. Powiem wszystko. Nie chciałam. Błagam, nie bij mnie. Gdzie no, to wypadek to jest. Powiedz mi, gdzie ona jest. Zostawiaj mnie. Dlaczego jestem sam? Błagam, nie bij mnie już. Powiem wszystko. Jestem sam. Proszę, powiedz mi, gdzie ona jest. Powiem wszystko. Nie bij mnie już. Ja nie chciałam, to był głupi wypadek. Powiedz mi, gdzie ona jest. Powiem wszystko. Proszę. Proszę. Powiedz mi, gdzie ona jest. Powiem wszystko. Umarłam. Umarłam, bo mnie przemilczałeś. Ale ja nie potrzebuję twoich słów.
Wystarczy mi twoja obecność. Twoje spojrzenie. Twój uśmiech. Nie kłam. Zapomniałem. Słowa ranią. Powiedz matce, żeby przestała się puszczać. Pitu, pitu. Zamknij się! Powiedz ojcu, że nie przestanę. Przestańcie! Słuchajcie ciszy. Usłyszycie mądrość. Odnajdziecie spokój. Właściwy dystans do ludzi, spraw i przedmiotów. Znajdziecie czas, którego wam wcześniej brakowało. Słuchajcie ciszy i mówcie ciszej. Bata stygnie, zapada zmrok, a pod piórem ciągle nic. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Gdyby chociaż mucha zjawiła się, mogłabym ją zabić, a później to opisać. Moi słowa słomaczaj się. Nie znaczą nic, jeśli szukasz sensu prawdy w nich, zawiedziesz się. Jeśli szukasz sensu prawdy w nich, zawiedziesz się. Uczestniczymy w szkolnej ławce, w której dzisiaj spotykamy się z gimnazjum salezjańskim, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym w Pile. Zobaczyliśmy tę szkołę od strony teatru. W zasadzie ksiądz Bosko to zawsze mówił, jeżeli szkoła nie ma teatru, to coś jest nie tak, coś jest nie tak. A wy oprócz teatru jeszcze macie jakieś szkoła zainteresowań młodzieży? Pola, Ada? Oczywiście mamy na przykład chór, możemy uczestniczyć w różnych zajęciach, mamy na przykład... Chór, czyli śpiewacie. Tak, śpiewamy. Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, nie? Tak. I co jeszcze? Mamy jeszcze zajęcia sportowe. Zaczkówkę polekcyjną również i różne koła rozszerzające naszą wiedzę. Dokładnie, jeszcze jest wolontariat poza tym, możemy odwiedzać dzieci różne, możemy na przykład... Tak naprawdę zajmować się tym, czym chcemy, bo nasza szkoła daje nam takie możliwości. On nas nie hamuje. My możemy naprawdę rozszerzać się w każdym kierunku. Mhm. Możemy też dużo wnosić, możemy tworzyć własne inicjatywy. Mhm. Chcemy robić coś dla innych, na przykład dla Syrii organizujemy koncerty charytatywne. Nie zapominamy też o rozrywce. Pracujemy z miastem, z różnymi gwiazdami. Takim przykładem może być The Show, które odbyło się niedawno w Pile. Mhm. Ale powiedz mi jeszcze o tej Syrii, bo coś słyszałem, że wy
pracujecie, żeby pomóc ludziom w Aleppo? Tak, pracujemy nad tym. Zbieramy również dla nich pieniążki na to, żeby odbudować chociażby szkołę, pomóc im. Ale jak zbieracie te pieniądze? Ostatnio odbył się koncert charytatywny, gdzie zaprosiliśmy różnych ciekawych różne ciekawe osoby, które opowiadały o tym. Różne ekipy z miasta, taniec, śpiew. Tak, żeby przy okazji jakiejś przyjemności również zrobić coś dobrego. Mhm. I wy to robicie jako szkoła katolicka? My to robimy jako szkoła, również katolicka oczywiście. Mhm. I nie napotykacie na problemy, nie wstydzicie się, żeby... Wiem, że tam macie też tam ulicę jakąś adwentową było, coś tam działanie. Nie wstydzicie się, żeby tak wyjść i jako uczniowie salezjańskiej szkoły, nie wiem, mówić o pewnych potrzebach innych, nie wiem, zbierać na coś? Nie wstydzicie się tego? Absolutnie. Absolutnie nie. Cieszymy się młodością i nie zapominamy o wartościach. Niesamowite. Jak to... Momencik, to może zrobimy w ten sposób. Kochani, możemy się już włączyć do rozmów, bo ten teatr to słowo, którym możemy tak manipulować, słowo, o którym dzisiaj może czasem trzeba by pomilczeć, żeby dowartościować albo docenić wartość tego słowa, usłyszeć wartość tego słowa. Ten teatr był bardzo, bardzo ambitny. Myślę, że kto chciał, na pewno zrozumiał przesłanie, ale możemy dzwonić i porozmawiać o tej szkole Towarzystwa Salezjańskiego w Pile. Widzimy wspólnota, młodzież, salezjanki, salezjanie, razem nauczyciele. To jest ta wspólnota taka prawdziwa, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy. Kierunkowy 56, zresztą numery mamy na pasku. Dla Polski Północnej 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012. I dwa numery dla zagranicy 657-0013 i 657-0014. W sieci w naszej rodzinie 536-600 i 536-600-400. Możemy dzwonić, może ktoś jest absolwentem, czy można zaufać wychowaniu księdza Bosko i świętej Marii Dominiki Mazzarello. Możemy powiedzieć, czy dzisiaj szkoła łatwiej jest na przykład, w której szkole jest teatr, czy łatwiejsze jest wychowanie, edukacja humanistyczna, czy ścisła, a my jeszcze mamy jedną niespodziankę i coś pokażemy z tej szkoły salezjańskiej, że to nie jest tylko, są też i przedmioty ścisłe. Dyrektorze, jak ksiądz dyrektor, gdy oni takie teksty rzucili, i Pola, i Ada, i Kamil. Co dyrektor wtedy myśli? No bo to, ja nie wiem, to już by można dać świadectwo dojrzałości i pożegnać. Tak, ja się bardzo cieszę, że mamy wspaniałą młodzież i że ta młodzież naprawdę przejawia w wielu płaszczyznach i aspektach naprawdę swoją inicjatywę, że ta młodzież naprawdę dorasta do bardzo wielu wyzwań i my staramy się całym sercem im w tym towarzyszyć. I muszę powiedzieć, że już kilkukrotnie te wyzwania rzeczywiście doszły do skutku i one nie tylko zadziwiły społeczność szkolną, ale także tych, którzy na przykład współpracują z nami, z Urzędu Miasta czy ze Starostwa. Jest to dla nas naprawdę źródło wielkiej radości i serce się raduje. Ten sen, to marzenie księdza Bosko, ono rzeczywiście dzisiaj w naszej społeczności szkolnej ono staje się faktem. Mhm. Siostro Mario, ja siostrę Marię znam jeszcze z dawnych czasów, jeszcze gdzieś tam i edukacji teatralnej, i duszpasterstwa młodzieży. I tak oceniam z boku, patrząc i w siostry oczy, i w ten błysk taki, że siostra nareszcie, jak zawsze, znalazła pewne środowisko, w którym może twórczo z młodzieżą być. Myślę, że takie czasy się wypełniły jakby w tej edukacji, w wychowaniu. Siostro, zaraz siostra dokończy, ale przyjmiemy telefon, żeby ten bardzo ktoś proszę. Nie musiał płacić. Prosimy bardzo. Halo, telewizja trwa. Boże. Szczęść Boże. Dzwoni Jacek z Lublina. Chciałbym powiedzieć, że bardzo lubię program ze szkolnej ławki. Bardzo z żoną bardzo chętnie oglądamy. Ale to, co dzisiaj zobaczyłem, no to po prostu dla mnie to była antysztuka. Naprawdę. I dziwię się, że w katolickiej szkole takich rzeczy się uczy młodzieży. Mhm. No nie wiem, po prostu szczególnie jestem uwrażliwiony po tych ostatnich ekscesach, które się dzieją w polskich teatrach, szczególnie w Teatrze Polskim.
No i to, co tu było pokazane, no to po prostu nie wiem. No ja się może nie znam na tym, mam już tylko 50 lat, ale coś takiego, co widziałem, no to po prostu ja jestem w szoku, że po prostu w katolickiej szkole, no i w katolickim programie coś takiego się pokazuje. No po prostu ale nie panie wiem, jak Jacku... to ocenić, ale to po prostu... Panie Jacku, a czy słyszał pan, panie Jacku, czy słyszał pan wprowadzenie pani profesor przed rozpoczęciem tej sztuki? No nie, to dla mnie to była antysztuka. Nie ja wiem, jakie były intencje, ale to była sztuka. Te nieskromnie ubrane dziewczyny, które się tam pokładały, tańczyły przyobskrobane jakieś tam. One były symbolem, one były. Raczej mi pasowało na jakiegoś hipisa, a nie na jakiegoś guru, profesora. No nie wiem, nie znam się na takiej sztuce, ale to po prostu szok. Dawno nie widziałem takiej sztuki. Panie Jacku, dobrze. Dziękujemy. Pewnie, że można i tak odebrać tę sztukę, jakby siostra Maria odpowiedziała. Po pierwsze, realizacja spektaklu teatralnego w konwencji telewizyjnej na pewno zmienia odbiór, to jest ważne. Dokonuje pewnego skrótu. Ta atmosfera spektaklu płynąca z ekranu jest kompletnie inna. Więc myślę, że to tego typu problem. Powtórę, ja widziałam ten spektakl wielokrotnie podczas jego przygotowania, potem podczas różnego rodzaju prób. I ten spektakl naprawdę jest bardzo, bardzo mądry. Czyli kreowane postaci pokazują życie, które się dzisiaj rozgrywa na naszych oczach. I czy pan Jacek chce, czy też nie, no takie właśnie życie nas otacza i młodzież musimy przygotować do krytycznego odbioru. Oni to wszystko widzą, to są mądrzy ludzie, którzy dokonują oceny i musimy im pozwolić też ją wyrazić. W związku z tym jest to dobre miejsce i dobre środowisko do tego, żeby tego dokonać. Młodzież wybierała, dokonywała wielokrotnie przeróbki tego spektaklu, samego scenariusza, po to, żeby pokazać prawdziwy wymiar słowa. To jest bardzo pozytywny spektakl i naprawdę zrobiony z dużą dozą i wiedzy, i takiego dystansu. Ja myślę, że tu jest też bardzo ważne to, czemu służy teatr w szkole salezjańskiej. Że to nie jest teatr robiony, żeby robić sztukę, żeby robić spektakl. To jest bawienie się w teatr po to, żeby samemu, nie wiem, nawiązywać relacje między sobą, budować wspólnotę. Ja też byłem na prapremierze tej sztuki, widząc wszystkich rodziców, widząc całe rodziny zjednoczone, bo to jest takie wystąpienie. To jest bardzo, bardzo wychowawcza. Są to ludzie bardzo porządni i pewnie, że można byłoby w tym okresie, nie wiem, wystawić fragment pasji, czy i to by było. Ale to jest ten świat, to co Jan Paweł II zaskoczył wszystkich w Redemptor Hominis, kiedy powiedział te rewolucyjne słowa, że to człowiek jest drogą Kościoła. I teraz ten człowiek, który w ten sposób myśli, w ten sposób odbiera to słowo, które czasem nawet potrafi zabić, jak widzieliśmy, zwraca uwagę na tę wartość, żeby za tym człowiekiem, tym młodym człowiekiem pójść. No ale niech to wystarczy. A wy też uprawiacie jakąś sztukę, tak? Staramy się uprawiać sztukę. Na przykład Ada i ja tańczymy taniec towarzyski, Pola śpiewa. Szkoła nam na to pozwala właśnie, chór. Możemy też tańczyć, dzielić się tym z innymi. Także nie tylko nauka, ale też rozwijanie swoich osobowości i pasji. A powiedzcie mi jeszcze, bo tak patrzę, czy możesz prawą rękę Ada podnieść do góry, bo tam masz takie różne, jak to się nazywa, bransoletki, to one nie są złote. Co to jest? Bransoletki. A bransoletki. I gdybyś mogła tam opisać, bo ja tutaj nie mogę za bardzo odczytać, jeszcze nawet okulary założę. Co to jest? To tak, ta niebieska bransoletka jest ze Światowych Dni Młodzieży i na niej jest napisane Jesus, I trust in you. Przetłumacz na język polski. Jezu, ja ufam Tobie. A ta druga to jest What would Jesus do, czyli co zrobiłby Jezus. Ale skąd masz tę ze Światowych Dni Młodzieży? To akurat przez przypadek, ponieważ niestety nie mogłam jechać na Światowe Dni Młodzieży. I natrafiłam na internecie właśnie na sprzedaż takich bransoletek, a
strasznie chciałam ją mieć, ponieważ widziałam już wcześniej u moich koleżanek i zamówiłam. Słuchajcie, księże dyrektorze, a jak sobie teraz radzicie w szkole, bo to jednak tak, jest gimnazjum i liceum, a teraz wchodzi nowa reforma, czy zostawicie tak, jak jest, czy jakoś na te nowe wyzwania czasu odpowiadacie? Tak, no, w związku z założeniami nowej reformy chcemy, żeby powstała u nas szkoła podstawowa i to właściwie jest już faktem. Otwieramy klasę siódmą. Natomiast co do tego wszystkiego staramy się być bardzo spokojni, ponieważ mamy świadomość, że wszystko to, co się dzieje w naszym dziele, jednak jest pod po prostu parasolem Bożym, czyli towarzyszy nam to błogosławieństwo Boże i siłą tego błogosławieństwa kroczymy naprzód, nie przerażając się, nie zniechęcając się. Wierzymy, że przed nami przyszłość stoi otworem, ale nie dlatego, że czujemy się kimś lepszym, ale dlatego, że Pan Bóg czuwa nad nami i Jemu ufamy. Mhm. Młodzieży, czy wy wolicie przedmioty humanistyczne czy ścisłe? Ścisłe. No ja bardziej humanistyczne. Mhm. Bo w humanistycznych coś jest, dlatego Ada, dla ciebie będziemy mieli zagadkę. Kochani, żeby nie było tak, że oni tylko humanizm, że tylko teatr, który może niektórzy nie potrafią czy zrozumieć, że jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych takich standardów, no to zobaczmy, czy w tej szkole salezjańskiej też się dba o nauczanie przedmiotów ścisłych. Zapraszamy was na lekcje chemii. I co jest ciekawe? W tej szkole są też pasjonaci dziennikarstwa takiego filmowego, fotograficznego. I ten materiał, który został przygotowany, on ma też historię, że on był w pewnym konkursie, który szkoła złożyła. Nawet tam wygrał jakąś nagrodę. Ten materiał zrobili uczniowie z absolwentem naszej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale to jest ich. On tam w zasadzie stał z boku, więc gdy w pewnym momencie zauważycie jak pewne, nie wiem, może braki dźwiękowe, więc wtedy weźcie pod uwagę, że to sami uczniowie robili. Zapraszam na 3-minutową lekcję chemii. Usiądźcie wygodnie, może coś w domu zmajstrujecie za chwilę. Witamy serdecznie wszystkich nocnych Marków, zgromadzonych o tak późnej porze przed swoimi szklanymi kulami, czy też telewizorami. W dzisiejszym odcinku pragniemy zdradzić wam sekrety czarnej magii, najciemniejsze zakątki naszego warsztatu alchemicznego. Czy zastanawialiście się, moi drodzy, jak to możliwe, że Hildegarda, która pamięta bitwę pod Grunwaldem, wygląda tak, jakby uciekła z balu maturalnego? Wiedźma? Zdradzę wam ten sekret, moi drodzy. Otóż sekret naszej wiecznej młodości... To żadna magia. To czysta chemia. Zacznijmy może od niezbyt udanego tosta. Wrzućmy go do naszego magicznego kocioła. Dodajemy jednocześnie ociupinkę wodorowęglanu sodu, zwanego inaczej sodą oczyszczoną. Jeszcze trochę drożdży. I gotowe. Soda oczyszczona z chemicznego punktu widzenia jest solą słabego kwasu węglowego, który może zostać wyparty przez kwas mocniejszy, spuchniając przy okazji ciasto. Wydzielany się kwas węglowy jest bardzo nietrwały i błyskawicznie rozpada się na wodę oraz dwutlenek węgla. To właśnie pęcherzyki tego gazu sprawiają, że nasze wypieki rosną. Co ty robisz? Jak to co? Chcę to wypić. A co to znowu za paskudztwo? Paskudztwo? Przecież to ulubiony od wieków napój nastolatków. Też mi moda wlewać w siebie tą zieloną breję. Zieloną breję? Przecież to zwykła kola. Co ty dajesz? Ha? Widzisz, spójrz na to. Do naszego roztworu dodajemy karmel amoniakalno-siarczynowy. Jest! A niech mnie! Karmel amoniakalno-siarczynowy.
likarny klasy 5. Syntetyczny brązowy barwnik spożywczy, używany do barwienia m.in. napojów typu cola, czekolady, dżemów, wyrobów cukierniczych oraz brązowego sosu do mięs. Może gryza? Tego? Jeśli to zjesz, skończysz jak on. Taki z ciebie czarodziej, to przemień to w coś świeższego. Trochę kwasku cytrynowego i będzie jak nowe. Żadne jabłko nie wyglądałoby tak cudownie, gdyby nie kwasek cytrynowy. Kwasy hamują proces utleniania, który jest odpowiedzialny za na przykład psucie owoców. Kwasy więc są naturalnymi konserwantami. O nie! Już świta! Musimy iść! A na koniec, nasi drodzy widzowie, pamiętajcie, żeby korzystać z wszystkich dobrodziejstw chemicznych. Byle mądrze. Cześć! Czyli z wszystkich dobrodziejstw można byle mądrze, byle mądrze. Młodzieży, a powiedzcie, dlaczego do tej szkoły przyszliście? Zacznijmy od Poli. Ja generalnie zostałam wysłana przez rodziców do podstawówki salezjańskiej i kiedy ją skończyłam, to w sumie poza Salezjanami nie widziałam innej możliwości, gdzie tak naprawdę mogłabym się udać. Ponieważ Salezjanie dawali mi tak naprawdę wszystko. Drugi dom, wychowanie, dobre wykształcenie, ten klimat, który jest taki właśnie specyficzny, typowy dla naszej szkoły. Nie da się tego określić, ale jest tak cudowny, że naprawdę do tej szkoły chce się iść. Dlatego wybrałam gimnazjum salezjańskie, a teraz liceum. Bo wiem, że to jest dobry wybór. I na pewno bym nigdy w życiu nie zmieniła tego, co teraz mam. Mhm. Ada. Ja zostałam zachęcona przez znajomych, przez przyjaciółkę, przez którą również zostałam zaproszona na drzwi otwarte, na których się przekonałam w 100% do tej szkoły. Czyli to było po ukończeniu podstawówki przed gimnazjum? Tak, dokładnie. Mhm. A co takiego było w tych otwartych drzwiach, że zdecydowała się? Bo to wiesz, dla dziewczyny, która kocha taniec klasyczny, no nagle pójść do katolika, no to nie wiem, pogrążenie się. To znaczy wyobrażałam sobie, że wejdę tam i po prostu zostanę rzucona na głęboką wodę. Ale myliłam się, weszłam tam i zostałam mile przyjęta z otwartymi rękoma. Właśnie moja przyjaciółka mnie oprowadziła po tej szkole i była miła i fajna atmosfera. W każdej sali można było coś innego doświadczyć, zobaczyć coś, poznać nauczycieli również, co było dla mnie fajne, fajną sprawą. Kamil? Ja wybrałem tę szkołę przede wszystkim, bo ma bardzo wysoki poziom. W zeszłym roku mieliśmy w gimnazjum aż 16 tytułów laureatów, więc jak tu nie iść do tej szkoły? A poza tym, gdzieś zacząłem swoją edukację w podstawówce, gdzie były mniejsze klasy, każdy miał poświęcono dużo uwagi. I wiedziałem, że idąc do tej szkoły nie wpadnę gdzieś w masę takich samych ludzi, tylko każdy będzie znał moje imię, będę mógł porozmawiać o swoich problemach. Super. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, program ze szkolnej ławki. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. Maria Noculek z tej strony. Witam, Mario. Ja chciałam bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić. Jestem absolwentką właśnie szkoły w Pile, także miałam przyjemność tam się uczyć i też bardzo dobrze wspominam te lata. Jestem także absolwentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, także pozdrawiam bardzo księdza Antoniego. No i muszę powiedzieć, że z ogromną radością oglądam teraz ten program. Patrzę, jak szkoła się rozwija, że jest tylu tam młodych ludzi, którzy też korzystają z tej radości, którą ja otrzymałam, z tego dobra, które też otrzymałam właśnie w tej szkole. Także to jest, naprawdę, bardzo się cieszę. Mario, ale to jest też bardzo ciekawe, bo z Marią tak, poprzez to środowisko, jako studentka. Mario, ale zobacz, że ksiądz dyrektor się zmienił od twoich czasów. No zmienił. Nie było siostry Marii, ale ten klimat pozostał. Wy jesteście i teraz ty, i Pola, i Ada, i Kamil. No coś was łączy, ta duchowość młodzieżowa, ta duchowość księdza Bosko. To na pewno, tak. To, co z tej szkoły najbardziej wyniosłam, to jest właśnie ta radość księdza Bosko. I to, że mogłam go jakoś bliżej tam poznać, to do tej pory ta przyjaźń jest na pewno. Mario, bardzo ci dziękujemy. Pozdrawiamy cię serdecznie i dziękujemy za ten telefon, bo to jest ta sama wspólnota. Szczęść Boże, Mario. No, patrzcie, to była absolwentka wasza. Muszę wam powiedzieć,
że w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest wielu studentów, którzy pochodzą z salezjańskich szkół. I idzie ich od razu rozpoznać. Raz, że się przyznają, a dwa, poprzez ten uśmiech i radość. I to jest piękne. Przerwałem ci, Kamil, czy jeszcze coś chciałeś dopowiedzieć, dlaczego akurat wybrałeś tę szkołę? A czy nie jest to za dużo tej duchowości takiej, wiesz, że was do kościoła gonią? Na czym wygląda te religijne sprawy w waszej szkole? Macie codziennie modlitwę? Mamy codzienne spotkania, gdzie mamy najważniejsze informacje, co będzie działo się tego dnia. Oczywiście wspomnimy gdzieś tam o Panu Bogu, o wartościach chrześcijańskich, krótko się pomodlimy. Ale właśnie tu panuje pewien stereotyp, że czasami jak rozmawiam ze znajomymi z innych szkół, no to mówią, że wy tam się ciągle modlicie, że tylko o Bogu rozmawiacie. I dopiero kiedy tak naprawdę przychodzą do naszej szkoły, na przykład na drzwi otwarte i rzeczywiście zdaje im się relacje, jak to wygląda, zwracają uwagę, że jednak tak to nie wygląda. I że jesteśmy normalnymi, młodymi ludźmi, którzy po prostu mają w swoim życiu Boga, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, że to uczymy się tak jak w każdej innej szkole. A czy wy już wiecie, kim chcielibyście być w dorosłym życiu? Ada, czy to prawda, że pójdziesz do salezjanek? Nie, absolutnie. A uważaj, bo Pan Bóg to nieraz robi tam takie psikusy, że łamie sobie, żartuje z ludzi, że mają ty, chcesz być mistrzynią świata w tańcu towarzyskim, a on powie, dobra, idziesz do salezjanek. Jeżeli tak mnie Pan Bóg poprowadzi, to czemu nie? Pola? Ja generalnie skłaniam się cały czas ku medycynie, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Jak nie, no to przecież mam tyle możliwości. Ksiądz dyrektor, jakie marzenia, bo program powoli dobiega końca, jakie marzenia dyrektor salezjańskich szkół nosi w sercu? Tak, no oczywiście, tak jak w każdej szkole, marzenie dyrektora polega na tym, żeby ci wychowankowie, którzy opuszczają mury tego dzieła, którym zarządza w jakiś sposób dyrektor, rzeczywiście oni w świecie dalej spełnili swoje marzenia, dostali się na te studia, na które pragną się dostać, a żeby mogli pracować w upragnionym zawodzie. Marzeniem każdego dyrektora jest to, żeby szkoła osiągnęła jak największe sukcesy, jak najlepsze wyniki, żeby mogła się chlubić swoimi wychowankami. Ale w naszej szkole jest jeszcze jeden aspekt, aspekt duchowy. I dla mnie bardzo wielką radością jest, jeżeli są uczniowie, przychodzą uczniowie i mówią księże dyrektorze, księże, albo mówią do wychowawcy, że udało im się spotkać Pana Jezusa, że udało się im z Nim zaprzyjaźnić, że także w tej sferze duchowej dokonał się w nich pewien przełom. I dla mnie jest to osobiście zawsze największa radość. Siostro Mario, 20 sekund na siostry marzenia związane z edukacją i wychowaniem i obecnością siostry w szkole. Na pewno nie mam innych marzeń, większych ponad te, o których właśnie wspomniał ksiądz dyrektor. Aby każdy z moich uczniów spotkał Jezusa, aby Go odkrył w swoim życiu dla siebie i aby Jezus był Panem ich życia. To jest moje podstawowe marzenie. I myślę, że młodzi są tego świadectwem. Tak. No muszę powiedzieć, że jesteście bardzo dojrzali, pięknie mówicie. Nie mamy okazji, żeby sprawdzić taniec, ale to myślę, że przy innej okazji jeszcze to sprawdzimy. A jako, że patrzcie, jak szybko program minął, nie? Bardzo szybko, to tak jak z bata strzelił. Gdybyście chcieli na przykład kogoś pozdrowić, bo wiadomo, że dzień bez podlizywania dniem straconym, więc nie wiadomo, co nas czeka. Pola, kogo pozdrawiamy? Ja bym chciała bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich moich przyjaciół, nauczycieli i przede wszystkim rodzinę. I pozdrawiam także te osoby, dzięki którym mogę tutaj teraz być i mogę powiedzieć o tym, dlaczego jestem w tej szkole. Ada? Ja także całą rodzinę, całą szkołę i wszystkich pracowników szkoły. Kamil? A ja dziękuję i pozdrawiam wszystkim tym, którym dziękuję za to, że mogę się rozwijać i spełniać swoje marzenia. Siostra Mario? Moją wspólnotę, moją kochaną wspólnotę. Pozdrawiam. A siostra jest tam przełożoną? Nie. Jeszcze nie? No to będziemy matce. To nie jest standard. Powiemy, marzenie. Księże Arturze? A ja pozdrawiam moich wspaniałych współbraci salezjanów.
dzięki którym to dzieło naprawdę bardzo pięknie funkcjonuje. Pozdrawiam mój dom rodzinny, moją rodzinę, moich uczniów, kochanych nauczycieli. To naprawdę wielka radość, że możemy choć przez chwilę opowiedzieć o naszym pięknym dziele w Pile. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Ja tylko dodam, że za miesiąc, w trzeci wtorek miesiąca, będzie niezwykła lekcja. Pojedziemy do sióstr Felicjanek, które prowadzą szczególną szkołę. Myślę, że się na tej lekcji wzruszymy w Gębicach, nasz dom, i spróbujemy wam pokazać, jak wygląda ta edukacja w przepiękny sposób samarytański, prowadzona w ośrodku sióstr Felicjanek w Gębicach. To zapraszamy w trzeci wtorek miesiąca, a za dzisiaj wam serdecznie, z serca dziękuję. Bądźcie w tej szkole tacy, jak jesteście. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.